A dlaczego taki odcinek robię? Porównanie Quad Cross i moje odczucia, tak, bo to będą moje odczucia, moje wrażenia, o których Wam opowiem. Robię ten odcinek dlatego, że po prostu chcecie, żeby taki odcinek był zrobiony. Jeden z widzów właśnie mi napisał, Quad Best napisał, tak siedzę, oglądam ten filmik i myślę sobie, że mógłbyś nagrać filmik typu odczucia Cross Aquat. Różnica na podjazdach i tym podobne. Jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto jeździł się motocyklami i teraz lata quadem? To byłby dobry temat. Pozdro. Dzięki Ci Quad Best, że taką podpowiedź wrzuciłeś. Ty mi temat tutaj podpowiedziałeś, a moim zadaniem jest po prostu to opowiedzieć. Jakie to było przejście, jakie są wrażenia z jazdy z przejścia w ogóle z motocykla na quada, bo to u mnie to akurat było takie gwałtowne. Ale tak czy tak. Słuchajcie, czy motocykl, czy quad, to zawsze jest brab. Tak, no to już Wam wszystko opowiadam. Słuchajcie, po 3 latach jazdy motocyklem, ale po 3 latach jazdy motocyklem, kupiłem wymarzonego quada. No i teraz tak, jakie różnice są w moim odczuciu, jakie wrażenia w ogóle z przejścia z motocykla na quada? No to pierwsze co, to po prostu jak wyjechałem na prostą i jakieś nierówności były na quadzie, to po prostu, no byłem w szoku, po prostu tak mnie to męczyło, że po prostu, nie wiem, musiałem przejechać ileś kilometrów, nie wiem, tam z 10-15, żeby dopasować sobie tą pozycję do tego quada, żeby w ogóle, nie wiem, żeby się nie męczyć, żeby to jakoś mi w ogóle wychodziło i szło. Rzucało po metr na lewo, na prawo. Do motocykla byłem przyzwyczajony, że to po prostu tył zarzuca, nie, na piachu na przykład. A tutaj do quada, no nie byłem przyzwyczajony, że ten przód cały czas mi lata prawo, lewo i to w sumie w różnych kierunkach, w dowolnym czasie, obojętnie co tam, obojętnie w co tam bym nie wjechał. No po prostu prosta jakaś taka z pagórkami, akurat to wały były. No i teraz tak, jak już sobie dopasowałem tą pozycję, to już później mi już szło dobrze, już mogłem zasuwać, bo nawet takie 60-70 to już mnie po prostu męczyło. No, także to takie moje odczucia w jeździe na wprost. O. Teraz tak, no motocykl wiadomo, ma 2 kółka, jedną linią leci, przez wszystko przelatuje. Z kolei quad, no to trzeba już kombinować, główkować. Czy ja tu przelecę, czy nie przelecę? No na przykład z jazdą na kole. No quad dla mnie jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o jazdę na kole. Może kiedyś to opanuję, ale jak na razie to po prostu po 3 latach jazdy motocyklem, no to jest po prostu kosmos, to jest zupełnie coś innego. No fajnie jest mieć quada, bo po prostu no bąkole można robić. No lubię bąkole robić, albo drifty, o drifty, jazda bokiem, no na motocyklu tego nie zrobimy. Ale mówię, pierwsze przejście z motocykla na quada to dla mnie było naprawdę trudne. Mówię, kiedy ta droga się skończy, kiedy to już postój jakiś będziemy mieli, nie? Na motocyklem. I właśnie muszę Wam powiedzieć, że to co ja zauważyłem, że podobna sylwetka, postawa i pozycja jest na quadzie jak i na motocyklu. Też trzeba trzymać quada kolanami, też trzeba się odsuwać do tyłu, żeby dociążyć tył i wtedy jazda staje się przyjemna. Koła nam tak nie, że tak powiem, nie myszkują w przód, bo po prostu damy dużo gazu, dociążymy tył, to po prostu sobie ten przód przechodzi przez wszystkie przeszkody jakieś tam, co po drodze mamy. No to są takie różnice. Jakie jeszcze różnice? No bardziej dla mnie jest stabilny, muszę powiedzieć, że motocykl niż quad.
No, nawet na ulicy jest niestabilny. Przy przyspieszaniu gdzieś też potrafi w różne strony tam sobie uciekać. Może teraz jak te dystanse założyłem, to jest trochę lepiej, bo jest szeroko. Nie wiem, jak jeszcze jazda na pełnych szosowych oponach by wyglądała, bo na przód jeszcze nie miałem nigdy założonych szosowych opon. Ale może wkrótce to się stanie, że po prostu kupię sobie używki i wypróbuję po prostu, jak to jazda. Ale jest przyjemna jazda quadem. No taka mniej zachodu, mniej ubierania. Bo i na motocykl zawsze ubieram ortezy. No chyba, że tylko jadę pojeździć na kole, no to wtedy nie zakładam tych ortez. Tylko buzer, ochraniacze jakieś na kolana. No i to takie moje odczucia, takie moje wrażenia z jazdy. No, jeżeli chodzi na przykład o podjazdy. Różnica między crossem a quadem, no to dla mnie to jest kosmos po prostu. Nie wiem, jak chłopaki podjeżdżają pod te góry. Wiadomo, taka łagodna w miarę, nie, no to nie ma problemu, to sobie tam radzę, nie, ale po prostu wiem, że motocyklem wszędzie wlecę, nie, ale pod pionowe kładem to bym się chyba nigdy nie odważył wbijać, nie. No, taka to jest historia z tą jazdą moją. Z tym przejściem z crossa na quada. Ale mówię, no przejście z moto na quada to nie jest takie proste, no jak dla mnie. Ale do opanowania, no. Pierwsze 20 km słabe, potem już idzie dobrze. Co jeszcze? Jazda na kole. No jazda na kole, no to wiadomo, motocyklem no to jest fajnie i przyjemnie, ale quad to mnie trochę męczy. No wiadomo, jest ciężki. Wydawało się, że quad będzie bardziej stabilny, bo dwa koła z tyłu, ale to jest wcale nieprawda. To jest taka sztuka, żeby sobie dostosować quada do jazdy dobrej na kole. No bo wiadomo, tam podnieść go i tam 5 metrów przelecieć, to tam każdy potrafi. Ale tak, żeby długo sobie pojechać, no to naprawdę trzeba dostosować ciśnienie. A tu praktycznie na mojej becie, to na motocyklu, to obojętnie. Czy będę miał, nie będę miał zero powietrza, to i tak pojadę. No, czy napompowane na maksa. No wiadomo, też sobie tam stosuję tam 0,8 przy jeździe na kole. Są różne szkoły, a mi akurat pasuje 0,8. Nie muszę 1,6 sobie tam pakować, żeby na krosie dobrze pojeździć na kole. Tego to nie można zapomnieć. Zawsze brab. A najlepiej, jakby każdy z was miał i crossa, i quada. No, to życzę wam wszystkim właśnie takiego rozwiązania. Czy cross, czy quad, zawsze brab. Pamiętajcie. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.